Cześć, jesteśmy właśnie na polu, na którym przed chwilką wykopaliśmy buraki. Cukrowe. Cukrowe. Możemy tutaj zobaczyć efekty na pryzmie, jak te buraki wyglądają i ocenić mniej więcej po wysypanych zbiornikach z kombajnu, jaki jest plon. No, zapowiada się bardzo dobrze. Po zabraniu już bezpośrednio do cukrowni zobaczymy, jaka jest polaryzacja również. I tutaj na tym kawałku na wiosnę stosowaliśmy krzem. Dolistnie. Tak, dolistnie. To były 3 zabiegi, 3 razy po 0,5 litra na hektar. Pierwszy zabieg był wykonywany w fazie 4-6 liści, a następnie każdy kolejny co 7 dni. No i mamy kolejny pierwiastek do zastosowania. Tylko teraz pytanie, po co? Jak to po co? W trakcie ewentualnej suszy krzem sprzyja roślinom, ponieważ ogranicza parowanie wody. Krzem wnika tutaj w ściany komórkowe roślin, powoduje ich pogrubienie. Jeżeli chodzi o niedobory wody, no to tutaj ogranicza transpirację, parowanie. Grubsze ścianki, no to też powoduje, że są odporniejsze na szkodniki, patogeny. W przypadku buraków oczywiście jest mszyca krzmielinowo-burakowa, bardzo groźna w takich początkowych fazach, a dalej choroby grzybowe. Możemy sobie tutaj sypać piasek, oczywiście ten krzem w ziemi jest, ale jest słabo dostępny dla roślin, dlatego no, zdecydowaliśmy się tutaj na formę dolistną, czyli już taką bardzo dobrze przyswajaną. Teraz będziemy próbowali dochodzić, dlaczego te nasze buraki są takie tłuste, Ania. Najadły się. Krzem stymuluje rozwój roślin. Dzięki krzemowi rośliny z łatwością pobierają składniki pokarmowe z ziemi. Tak, przede wszystkim chodzi o fosfor. Mamy nadzieję, że zainteresowaliśmy Was tematem krzemu. Tak, w sieci znajduje się poza tym wiele publikacji i artykułów na ten temat, także możecie jeszcze swoją wiedzę zgłębić. Pozdrawiamy i do zobaczenia. Na razie, cześć.